zwyczajowe, nie ma tu przygody Nowego Jorku, nie ma tu żadnego gościu, nie ma tu manipulacji. Dzięki Polskiej, panie Europie. Modlić się. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za i tak powiela, wiesz, od usranej śmierci do usranej śmierci to samo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, jak widzą w filmach, to puszka to się ścierają, robią z Warszawy Nowy Jork. Wiesz, wcielają się w tych aktorów i mają nie po kolei w głowie. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, nie po kolei w głowie. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I jakie przepędziła? Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Wiesz, ja ci też powiem, żeby ta Ewka opiekowała się nią, to ona by i tego gościa przytrzymała. Bóg zapłać, Pani Joanno. Tajemnica czwarta, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi. Nie miała dzieci, nie miała. No właśnie, to ciekawe, jej to nie syrami. Ty go kiedyś przyjęłaś w ubogim swoim domu w Nazarecie. A on wdzięczny dziś prowadzi cię na ojcowskie pokoje. No bo wiesz, jakby zameldować, to ona by tobie chleb zabrała. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Ta Ewka, nie? Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Nie, ona tu trzecią znalazła, to jak mówię, jak to... Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Ale niech ona będzie normalna. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Można raz i proszę zobaczyć, jak ona jest grzesznia, ale cały czas. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ona twierdzi, że... Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, i tak bawić się to jest. Jeżeli ona jest u kogoś, to ona nieładnie tak się z kimś bawić. Tak. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, tak. Błogosławionaś Ty między jako, że długo do Izraela, czy do tej Ameryki, nie czekaj. Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ona każdego bezpełna, bo to wychodzi na bezpełna. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekali i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać, modliła się, a nie zasławił Matki Boskiej łaskawy z Wrocławia. Zapłać, Panie. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny, Królową Nieba i Ziemi. Twoja chwała nie zejdzie z ust ludzi. Więc jesteśmy pewni, że kiedyś wyśpiewamy, także i my, wielkie rzeczy uczynił Ci Bóg, nasza Matko. I będziemy Twoją chwałę także przez wieczność śpiewali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako Boże, ja Cię zakłócę. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spadł od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, na brukselskie nie jest źle. Tak. Za darmo tam nawet możesz wjechać na sam dach. Jak tam fajnie. Nie, tam jest taki statek, tam jest winda, tak pogląda teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, może teraz nie będzie, ale mówili, że będzie, kultura dobroczynna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Serdeczny Bóg zapłać w intencji Ojca Świętego, o Jego zdrowie, opiekę Bożą, o pokój w sercach naszych i pokój w całym świecie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze uwalić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas polecaj, Synowi swojemu nas poddawaj, Twojemu Synowi nas polecaj. Serdeczny Bóg zapłać, modliła się Teresa z Kościoła, w parafii Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Przez stawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chryste eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. O strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszelkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Radio Maryja, jest godzina 13. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli nam przez ten czas do południowy. Dziękuję pani Kasi, która realizowała ten program i serdecznie zapraszam na serwis informacyjny. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność niektórych polskich podmiotów w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. NIK wskazała na niską skuteczność kontroli sprawowanej nad instytucjami, które mają obowiązek rejestrowania transakcji powyżej 15 tysięcy euro. Kontrola NIK-u obejmowała okres od początku 2013 roku do połowy ubiegłego roku. Według kontrolerów głównym powodem niskiej skuteczności organów była niewłaściwa organizacja polegająca na różnych sposobach prowadzenia inspekcji przez poszczególne instytucje. Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u, podkreśla, że skuteczne kontrole przeprowadziły jedynie dwie instytucje. Właściwie kontrole przeciwdziałające praniu pieniędzy prowadziły Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski. Pozostałe obowiązane do tego instytucje, czyli urzędy kontroli skarbowej, prezesi sądów apelacyjnych, wojewodowie oraz starostowie, robiły to w sposób wysoce ograniczony. Przede wszystkim dlatego, że miały inne priorytety i cele działania. NIK zwraca uwagę, że coraz mniej kontroli przeprowadza Generalny Inspektor Informacji Finansowej, czyli najważniejszy organ, który powinien przeciwdziałać praniu pieniędzy. Poza tym zastrzeżenia Izby budzi sposób doboru instytucji obowiązanych do kontroli, bez analizy ryzyka i rzetelnego rozpoznania miejsc, w których zagrożenie przestępstwem jest największe. NIK przedstawiła wnioski z kontroli, w których wskazała na potrzebę nowych uregulowań prawnych dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy. Ministerstwo Finansów pozytywnie oceniło kontrolę Izby i poinformowało, że wnioski z kontroli zostały przyjęte do realizacji. To kontynuacja hitlerowskiej praktyki, która miała miejsce na ziemiach polskich podczas II wojny światowej, powiedział w rozmowie z naszą redakcją Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia. Odniósł się w ten sposób do przypadku odebrania polskich dzieci przez Jugendamty, holenderski i niemiecki. Ostatnio głośno jest o matce, której w Niemczech niedługo po porodzie odebrano dziecko. Powodem miała być jej zła sytuacja materialna. Okazuje się, że podobne przypadki mają miejsce także w Holandii. W tym roku, jak informuje jeden z portali, odnotowano tam już 100 przypadków odebrania Polkom potomstwa. Maciej Świrski w rozmowie z naszą redakcją zwraca uwagę na początki działalności Jugendamtów. Jugendamt? Jest konkretnie hitlerowską instytucją utworzoną w 1934 roku, przekształcono z instytucji opieki społecznej w instytucję nadzoru nad dziećmi i młodzieżą i tak naprawdę posiadania przez państwo niemieckie dzieci i młodzieży w celu ideologicznego wychowania. I tego rodzaju praktyki zostały przeniesione do demokratycznych Niemiec i ten Jugend tam tak się zachowuje, zwłaszcza w stosunku do dzieci polskich i polskich rodzin. To jest po prostu oburzające. Sprawą odbierania dzieci Polkom za granicą zajęło się już Ministerstwo Sprawiedliwości. Szef tego resortu Zbigniew Ziobro poinformował też, że w ministerstwie powstał projekt zwiększający uprawnienia ministra i prokuratora generalnego w takich przypadkach. Młody Niemiec podejrzany o planowanie zamachów znowu trafił do aresztu. Mężczyzna został zatrzymany w środę w Brandenburgii w związku z podejrzeniami, że przygotowywał zamach terrorystyczny i sympatyzował z samozwańczym państwem islamskim. Następnie został zwolniony, a teraz ponownie aresztowany, podały niemieckie media. Prokuratura wystąpiła o nakaz aresztowania nie tylko dla 27-letniego Normana S., lecz także dla jego kompana, 30-letniego Andiego S., informuje Bild. Jak wyjaśnił szef policji w Brandenburgii, obaj mężczyźni podejrzewani są o to, że rozmawiali o ewentualnych zamachach. Prokuratura ujawniła, że mężczyźni za pomocą internetu wymieniali informacje o celach i metodach zamachów. Dobiegają końca Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Jak na razie polskim sportowcom udało się zdobyć 10 medali.
Na najwyższym stopniu podium stanęła lekkoatletka Anita Włodarczyk oraz para wioślarek Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj. Ponadto nasi sportowcy zdobyli jeszcze 2 srebrne i 6 brązowych medali. Polacy wciąż mają jeszcze szansę na poprawę medalowego dorobku, między innymi w kajakarstwie, kolarstwie górskim, lekkiej atletyce, pięcioboju nowoczesnym mężczyzn, triatlonie oraz zapasach. Krzysztof Miklas, komentator sportowy, podkreśla, że Polacy wciąż mogą przełamać barierę 10 medali, której od 3 igrzysk olimpijskich nie udało się przekroczyć. Jest jeszcze nadzieja, że będzie tych medali więcej niż 10, bo tyle nasi sportowcy w Rio de Janeiro już zdobyli. Przed nami ostatni wieczór, właściwie ostatnia noc, podczas której no, są jeszcze jakieś szanse medalowe. Szczypiorniści będą grali o brązowy medal z Niemcami. Joanna Jóźwik, wspaniała dziewczyna, wystartuje w finale biegu na 800 metrów. Myślę, że z szansami, no może na brązowy medal, bo tam taka Semenia z południowej Afryki i chyba Białorusinka są poza zasięgiem rywalek. Jest jeszcze kilka szans medalowych, m.in. Kamila Litwinko w skoku z wyż. No, może któraś z tych szans zostanie jeszcze wykorzystana. W klasyfikacji medalowej Polska zajmuje 28 miejsce. Prowadzą Amerykanie, którzy zdobyli dotychczas 105 medali, z czego 38 złotych. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie, północy i w centrum Polski okresami wzrastające do dużego i miejscami przelotny deszcz. Na zachodzie możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna do 24 stopni na północy Polski, do 28 stopni na południu. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali. Ciśnienie będzie się wahać. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Polska-Ukraina. Ćwierć wieku współpracy i konfrontacji. Gościem rozmów będzie pan profesor doktor habilitowany Włodzimierz Osadczy. Początek rozmów na antenie telewizji Trwami Radia Maryja o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Prokurator w funduszu. Jest śledztwo w sprawie cofnięcia dotacji dla geotermii toruńskiej. Szczegóły w naszym dzienniku. Nasz magazyn Niebezpieczne fale. Naukowcy alarmują. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia bezprzewodowe jest groźne dla zdrowia, zwłaszcza dzieci. Coraz więcej krajów ogranicza dostęp do sieci Wi-Fi w szkołach i w budynkach publicznych. Odnowa czy reforma liturgii? O tym, jaki był zamysł ojców Soboru Watykańskiego II przy wprowadzaniu zmian w liturgii, pisze ksiądz kardynał Robert Sarach. Z Bogiem na olimpiadzie. Sportowcy nie wstydzą się manifestować swojej wiary, zwraca uwagę profesor Bogdan Hazan. Zaśmiecanie myśli publicznej. Liberałów bardzo mierzi fakt, że Polacy nie chcą wolności od wiary i od dekalogu, pisze w naszym dzienniku ksiądz profesor Czesław Bartnik. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niech rodzina zaczerpnie mostucha przez Tarnowski Pol. Kochani, wszyscy wiemy, że jaka rodzina, taka przyszłość poszczególnych ludzi i narodów. Zależy nam bardzo na dobrych, kochających się, trwałych i świętych rodzinach. Dlatego też modlimy się i pielgrzymujemy do świętego Józefa w Kaliszu. Zapraszamy w pierwszy czwartek 1 września już na 11. ogólnopolską pielgrzymkę do świętego Józefa Kaliskiego za nasze rodziny, o dobre przyszłe rodziny naszej młodzieży. Organizujmy tę pielgrzymkę wszędzie, w wioskach i miastach. Zapraszajmy także, a może szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli u świętego Józefa Kaliskiego. Nasza modlitwa rozpocznie się o godzinie 17, ale przybądźmy wcześniej, by klęknąć i samemu modlić się przed cudownym obrazem świętego Józefa. To tyle odnośnie pielgrzymki do świętego Józefa 1 września.
a w pierwszą sobotę 3 września, jak co roku, dziękczynienie w rodzinie w Toruniu, przy tak zwanym porcie drzewnym, tuż przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II i przy kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Od godziny 11 czynne będzie miasteczko medyczne przy akademikach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Możliwość badań onkologicznych dla kobiet mamobus, dla mężczyzn badania natętniaka jamy brzusznej. Badania kardiologiczne i diabetologiczne. Będą też wykłady w auli naszej uczelni na temat zdrowia. Dziękujemy ofiarnej i bezinteresownej służbie zdrowia. Uwaga! Od godziny 12, a nie tak jak zapowiadałem, od godziny 10, od godziny 12 koncerty. Godzina 15, koronka do Miłosierdzia Bożego, 15:30, msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity Leszka Sławoja Głudzia. Ksiądz arcybiskup wygłosi też homilię. Po mszy świętej, a później koncercie, różaniec, bo to jest przecież pierwsza sobota miesiąca. I tego dnia rozpoczynamy nowennę, taką nowennę 9 miesięcy przed stuleciem objawień Matki Bożej w Fatimie. Około godziny 19 będzie piękne widowisko Ortus Polonie, narodziny, początki Polski, koncert, widowisko reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Na tym koncercie trzeba być. Będzie już ciemniej, będzie piękny nastrój, będzie to najpiękniejsze przeżycie. Zakończymy wszystko apelem jasnogórskim od godziny 21. W czasie dziękczynienia w rodzinie oczywiście będzie też coś do zjedzenia, może z grilla, posiłki można w akademikach też mieć. Będą stoiska z produktami ekologicznymi i innymi artykułami. Będzie też coś dla intelektu, od dzieci do dorosłych. Dlatego i Fundacja Nasza Przyszłość. Z ciekawymi książkami, płytami, muzyką, filmami. Bądźmy apostołami. Dajmy komuś książkę do ręki. Przedziwna sprawa. Mówimy Jan Paweł II, kochamy go. A gdy tak pytamy pielgrzymów, to na przykład na 50 osób pielgrzymka pytamy, kto ma jakąś książkę o Janie Pawle II w domu, to jeżeli zgłosi się 5 osób, to dobrze. Spróbujmy i o tym pomyśleć. Zgłoszenia, informacje u ojca Piotra Detlafa, który jest odpowiedzialny za to wydarzenie. Zgłoszenia na przykład stoisk z różnymi artykułami też do ojca Piotra Detlafa. Podaję jego adres o.piotr.detlaf@tv-trwam.pl. Jeszcze raz powtarzam adres o.piotr.detlaf@tv-trwam.pl. Bardzo dziękujemy za współpracę, za pomoc i zapraszamy serdecznie. Pielgrzymka do Kalisza i dziękczynienie w rodzinie. 13 minut po godzinie 13 przy mikrofonie wita się z Państwem ojciec Grzegorz Woś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie zapraszam na audycję Aktualności Dnia. Obudź się. Co innego mówią, a co innego czynią.